Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jordan Peterson i wiara. Wielokrotnie zadawano temu bardzo zacnemu myślicielowi naszych czasów to pytanie, czy on wierzy w Boga. I za każdym razem odpowiadał w sposób dosyć wymijający. W końcu jednak najwyraźniej postanowił odpowiedzieć na ten temat, na to pytanie trochę szerzej. I dzisiaj mój komentarz do jego odpowiedzi. Zapraszam. Cóż Jordan Peterson postanowił odpowiedzieć na to pytanie? Oczywiście, jeśli ktoś chce usłyszeć jego odpowiedź, będzie link w opisie tego materiału. Ja tutaj tylko streszczę, cóż zostało powiedziane. Najpierw Peterson mówi o tym, że faktycznie raczej unikał tego pytania, że wydawało mu się ono z jednej strony zbyt osobiste, z drugiej strony miał wrażenie, że nie do końca wie, o co ludzie w ten sposób pytają. Cóż ma na myśli? Ano sam on wyjaśnia, że cóż to znaczy, pyta Peterson, wierzyć w Boga. Czy to znaczy, że czy jak gdy ja powiem, że wierzę w Boga, to znaczy, że wierzę? Czy jednak należy oczekiwać, że człowiek, który wierzy w istnienie wszechmocnej istoty i dobrej istoty, która nieustannie nas obserwuje i będzie nas sądzić z naszych uczynków, czy wiara w nią wystarczy, że będzie deklaratywna? Czy to wystarczy, że ja powiem, że wierzę? Czy potrzeba, żeby faktycznie było to bardzo wyraźnie widoczne później w moim życiu? To pytanie stawia sobie Peterson. I pytanie to jest zasadnicze, jednak może to być w jakiś sposób mylące. To znaczy u Petersona wydaje się, że prawie że nie można odpowiedzieć na to pytanie, że wierzę w Boga, jeśli moje życie jeszcze nie jest całkowicie uporządkowane zgodnie z tym, co rozpoznajemy jako jego wolę. Tak Peterson to przedstawia, to znaczy mówi on o tym, że no tak, no cóż, ci ludzie, którzy na przykład, podają sam ten przykład, księża, którzy dopuszczają się moralnych zbrodni, odpowiedzą pewnie, że wierzą w Boga, no ale przecież swoim życiem temu przeczą. I oczywiście jest to przykład straszny, groszący i oczywiście ich życie faktycznie przeczy takiej deklaracji. Jednak, czy branie takiego patologicznego przykładu po to, żeby powiedzieć, no w sumie to ja nie wiem, czy mogę odpowiedzieć, że wierzę w Boga. W sumie to chyba nie mogę odpowiedzieć, że wierzę, dopóki moje życie nie jest całkowicie takie, jak powinno być. Takie, jak uważam, że powinno być zgodnie z tym, co jako tą wolę Bożą rozpoznałem. I tutaj moim zdaniem pokazuje się pewna nieprecyzyjność, pewna niedoskonałość w sposobie myślenia Jordana Petersona. Muszę się przyznać, że z pewną niepewnością podchodzę do tematu, dlatego że bardzo szanuję pana Petersona. Uważam, że jego poglądy są bardzo wyważone, bardzo słuszne. Natomiast jest w jego poglądach coś takiego specyficznego, związanego z pewnym perfekcjonizmem. Zwracam na to uwagę również Szymon Pękala w jednym ze swoich materiałów. Podlinkuję też ten materiał, jeśli nie zapomnę, a jeśli zapomnę, to proszę przypomnijcie mi w komentarzach. W tym materiale Szymon Pękala mówił o tym, że Peterson wypowiadał się na temat zmiany świata w ten sposób, że nie możemy brać się za zmianę tego świata tak długo, jak nie uporządkowaliśmy wszystkiego dookoła nas. I ta idea faktycznie jest zasadniczo słuszna. Zasadniczo człowiek najpierw powinien zapanować nad swoim życiem, zanim zechce panować nad cudzym życiem. To jest zasadniczo słuszne, ale u Petersona faktycznie idzie to ad extremum. To znaczy on mówi, że każdy szczegół naszego życia musi być najpierw opanowany. Musimy nad nim zapanować całkowicie, zanim zechcemy brać się za naprawę tego świata. I to moim zdaniem wskazuje na pewien perfekcjonizm, na pewną skłonność do tego, żeby przesadzać,
w tym takim wyjściowym punkcie opanowania własnego życia. Taki perfekcjonizm jest o tyle niebezpieczny, że to nie jest możliwe. Nikt nie mógłby się zabrać za naprawę tego świata, jeśli najpierw musiałby każdy szczegół uporządkować w swoim życiu. Nikt nie mógłby się nazwać osobą wierzącą, jeśli najpierw musiałby żyć idealnie z tym, co rozpoznaje jako wolę Bożą. Praktycznie nikt nie mógłby się nazwać wtedy osobą wierzącą. Jak więc to pogodzić? Jak pogodzić to, że no człowiek przecież powinien żyć zgodnie z tym, co rozpoznał jako wola Boża, ale z drugiej strony, czy naprawdę może się nazwać wierzącym dopiero wtedy, kiedy wszystko idealnie uporządkował? Otóż oczywiście nie. Otóż oczywiście, gdy człowiek chce, faktycznie silnie pracuje nad tym, usilnie pracuje nad tym, żeby swoje życie uporządkować zgodnie z wolą Pana Boga. Jeśli rozpoznaliśmy, jaka to wola jest, postanawiam, tak, chcę moje życie zmieniać. Pracuję nad tym i nad tym. Widzę takie i takie moje błędy, staram się je zmienić, staram się wypracować takie cnoty, zwalczyć takie przywary. Próbuję po kolei. Proszę jednocześnie w modlitwie o rozpoznanie moich słabości, moich grzechów po to, żebym mógł z nimi zwyciężyć. Czy taki człowiek może nazwać się osobą wierzącą? Oczywiście, że taki człowiek może się nazwać osobą wierzącą. Oczywiście, że taki człowiek to może być już nawet na tej ziemi wielki święty, bowiem nawet wielcy święci nie byli dokładnie tacy, jakby chcieli być. Nie byli dokładnie tacy, jakby chcieli, jakby uważali, że powinni być. Właśnie wtedy, gdy ci święci zbliżali się do Pana Boga, dostrzegali, że są jeszcze od Niego bardzo daleko, bo im człowiek bliżej jest Pana Boga, tym lepiej widzi swój dystans wobec Niego. I właśnie raczej człowiek ma skłonność do tego, żeby uważać, że jest blisko Pana Boga, gdy jest bardzo daleko od Niego. A bliskość wobec Pana Boga raczej skłania do tego, żeby dojrzeć, jak bardzo jeszcze tak naprawdę jesteśmy od Niego daleko. Ta ostatnia myśl może znowu nam pokazać coś pozytywnego w wypowiedzi pana Petersona, że być może świadczy to właśnie o jego uczciwości intelektualnej i to bez wątpienia również należy dostrzec. To znaczy, sam fakt, że pan Peterson zwraca na to uwagę, wskazuje na to, że faktycznie podchodzi on bardzo szczerze, bardzo konsekwentnie do swoich poglądów. To znaczy, nie jest on człowiekiem, który coś zadeklaruje, bo tak, bo mu się tak wydaje. Tylko uważa, że faktycznie jak się coś deklaruje, to trzeba zgodnie z tym żyć. I to jest bardzo słuszne. Tutaj jak najbardziej właśnie każda osoba, która deklaruje się jako wierząca, warto, żeby usłyszała, co pan Peterson na ten temat mówi, żeby być może właśnie zweryfikowała taka osoba, czy faktycznie ja, gdy deklaruję, że w Pana Boga wierzę, czy faktycznie to moim życiem pokazuje. Jednak nie wolno na to patrzeć w ten sposób, że muszę być już idealny po to, żeby się nazwać osobą wierzącą. Nie. Jeśli ja mam mocną wolę walki z moimi grzechami, bez wątpienia już jestem, można powiedzieć, w pełni. Tak, jestem osobą wierzącą. Faktycznie ta wiara ma wpływ na moje życie. Oczywiście, że należy tutaj rozróżnić również ten poziom intelektualny, to znaczy samo określenie wierzą w Boga odnosi się do czynności stricte intelektualnej. Uznaję to, co zostało nam objawione, za prawdziwe. Uznaję, że to, co Pan Bóg nam objawił, a Kościół do wierzenia podaje, faktycznie jest Słowem Bożym. To może powiedzieć człowiek, wierzył w Boga w tym sensie, również który jest od Niego bardzo daleko. Człowiek, który żyje bardzo grzesznie, może na poziomie intelektualnym oczywiście posiadać tą wiarę. Nie będzie to wtedy wiara stricte nadprzyrodzona, bo ona nie jest ożywiona przez miłość, przed tą nadprzyrodzoną miłość, a więc przez tą nadprzyrodzoną więź z Panem Bogiem. Natomiast może to być wiara wciąż jeszcze z pewnych nadprzyrodzonych pobudek, to znaczy z pobudek, które wynikają z słów Pana Jezusa, wynikają z rozpoznania pewnych nadprzyrodzonych faktów, z motywacja może być nadprzyrodzona takiego człowieka, ale ta wiara, nie będąc ożywiona przez miłość,
nie będąc ożywiona przez łaskę uświęcającą, będzie faktycznie wiarą, która jest martwa. I taki człowiek może wprawdzie powiedzieć, że wierzę, natomiast faktycznie jest to trochę, to nie jest ta wiara stricto sensu, ta wiara w tym dosłownym tego słowa znaczeniu, w sensie takim to nie jest pełna wiara dopiero. I myślę, że tak należy tą wypowiedź pana Petersona rozumieć. Tak, prawdziwa, pełna wiara to jest taka, która jest uformowana przez tą nadprzyrodzoną miłość, to jest taka wiara, która faktycznie ma wpływ na to nasze życie. Tak, jednak właśnie człowiek jak pan Peterson, czyli człowiek bardzo dokładny, myślę, że powinien to rozróżnić, tą sferę intelektualną, uznaje, co się za prawdziwe, nawet jeśli nie potrafię tego zastosować w moim życiu, albo nie chcę zastosować tego w moim życiu, czuję się w jakiś tam sposób, no, jakakolwiek motywacja by nie była. Nie zmienia to faktu, że na tym poziomie intelektualnym człowiek może powiedzieć, że tak, wierzę. Choć oczywiście ta wiara może wtedy nie być, no, może nie być wystarczająca do zbawienia. Tak jak pisze święty Jakub apostoł, i złe duchy wierzą i drżą. Czyli oczywiście poznają Pana Boga, natomiast nie mając z Nim tej prawdziwej relacji, nie mając z Nim tej relacji miłości, nie są z Nim zjednoczone. Jednak samo Pismo Święte mówi o nich, że wierzą, a więc można, jak najbardziej należy w ten sposób patrzeć na tę sprawę. Intelektualnie wiara jest po prostu uznaniem za prawdziwe to, co Pan Bóg nam objawił, i to może zrobić również człowiek grzeszny. Prawdziwie wierzy ten, kogo wiara jest uformowana przez miłość, przez tą nadprzyrodzoną miłość, która wynika ze zjednoczenia z Panem Bogiem przez łaskę uświęcającą. Tutaj poruszę jeszcze coś, co pan Peterson również na marginesie swojej wypowiedzi poruszył. To znaczy a propos tych skandali pedofilskich, powiedział on, zasugerował on, że Kościół ma już bardzo długą historię takich skandali. I tutaj uwaga, warto zwrócić na to uwagę, że gdy dzisiaj obserwujemy ogromną ilość tych zbrodni pedofilskich w Kościele, to powinniśmy również wziąć pod uwagę, że była rewolucja seksualna również w Kościele, że przyniosła ona żniwo również w Kościele. Nie wolno, patrząc na to, jak dzisiaj Kościół wygląda, zapominać o tym, że Kościół w latach 60. i 70. drastycznie zmienił swoją dyscyplinę. Nie wolno o tym zapominać, że Kościół wcześniej bardzo w formacji kapłańskiej bardzo duży nacisk kładł na dyscyplinę, na wyrabianie cnót, na opanowanie, na umartwienie, że przełożeni mieli ścisły obowiązek pilnować właśnie seminarzystów pod kątem ich czystości, zdolności do zachowania absolutnej czystości, że wszelkie podejrzenie co do jakichś deprawacji w sferze seksualnej od razu wykluczało kandydata do kapłaństwa. Nie wolno zapominać o tym, że tak było wcześniej, a później po rewolucji seksualnej, po reformach soborowych, te ograniczenia, obostrzenia, te zabezpieczenia powoli zostają usuwane. Dyscyplina w seminariach, praca nad cnotami, pilnowanie w sposób szczególny tej cnoty, czystości, zwracanie na nią szczególnej uwagi. To zostaje powoli rozłożone po Soborze Watykańskim II, zdemontowane w seminariach. I nie wolno teraz wychodzić z założenia, skoro dzisiaj mamy taki kryzys z tymi grzechami, strasznymi grzechami przeciwko czystości, no to że zawsze tak było. Mamy powody, żeby przypuszczać, że ta rewolucja seksualna w seminariach, jeśli mogę tak powiedzieć, czyli to, co ta zmiana dyscypliny, która nastąpiła po reformach soborowych, czy w ramach reform posoborowych, mamy prawo przypuszczać, że takie zmiany źle wpływają na dobór seminarzystów, na odsiewanie tych, którzy w jakiś sposób nie radzą sobie ze swoją seksualnością, że źle wpływa to na opanowanie cnót, że nie ma tak jasnego kryterium, kto, no właśnie, jeśli wypracowujemy pewne cnoty, jeśli praktykujemy umartwienie, to przełożeni widzą, kto praktykuje, kto nie praktykuje. Jeśli nie kładzie się na to nacisku, jeśli seminarzyści żyją mniej lub bardziej jak zwykli studenci,
No to jak później odsiać jednych od drugich? Jak odróżnić tych, którzy faktycznie mają silną wolę i są gotowi złożyć z siebie ofiarę, od tych, którzy przychodzą z jakichś tam ziemskich pobudek? No trudne to jest. I być może no, pytanie, czy w ogóle sami przełożeni tego tak naprawdę chcą, no, ale to jest inna kwestia. Czyli moim zdaniem nie wolno tak po prostu, o, Kościół ma dzisiaj przez ostatnie 60 lat ma drastyczny problem z tymi skandalami, no to pewnie wcześniej było dokładnie tak samo. Myślę, że wniosek ten jest nieuprawniony. Bez wątpienia wszędzie, gdzie ludzie dorośli spotykają się z dziećmi i młodzieżą, dochodzi niestety czasem do takich zbrodni. Bez wątpienia i w Kościele wcześniej takie zbrodnie się zdarzały. Nie ulega to wątpliwości. Myślę jednak, że jak najbardziej uprawnionym jest, aby twierdzić, że skala tych zbrodni była mniejsza ze względu na lepszą dyscyplinę w seminariach, większe zwracanie na to uwagi. I tutaj jak było pana Petersona, w ogóle to nie wybrzmiewa, to brzmi trochę tak jakby, o, Kościół ma 1000 lat problemów z tą sferą seksualną i moim zdaniem jest to nieuprawniony wniosek i w ten sposób wniosek bardzo krzywdzący. Jeśli ktoś chce powiedzieć, a ksiądz znowu wszystko tłumaczy tym Soborem Watykańskim II, przecież to tak się nie da, to zwracam na to uwagę, że jeśli coś ma ogromny wpływ na życie Kościoła, no to siłą rzeczy musi mieć jakiś wpływ na każdą albo prawie każdą dziedzinę. Tak jak gdy ludzie krytykowali ustrój, to dzisiaj krytykują ustrój socjalistyczny, to zawsze znaleźli się ludzie, którzy twierdzili, ach, wy zawsze wszystko odnosicie ze złej woli do tego socjalizmu. Przecież to są też inne powody, które sprawiają, że ta gospodarka jest niewydolna i można znaleźć 1000 różnych problemów. Tak, natomiast sam socjalizm był tej skali problemem, że faktycznie można było prawie każdy problem takiej socjalistycznej gospodarki w jakiś sposób odnieść do tego socjalizmu, bo nadawał on ton całej tej gospodarce, całemu życiu danego państwa. I podobnie jest z reformami Soboru Watykańskiego II, to znaczy były one tak znaczące, miały tak wielki wpływ na życie Kościoła, że można znaleźć ich wpływ, ich ślad w praktycznie każdym elemencie życia Kościoła i podejrzewam, że co do zasady również sami reformatorzy byliby się tutaj ze mną zgodzili, że tak, zreformowaliśmy przecież wszystko. No właśnie, skoro zreformowaliście wszystko, to teraz nie dziwcie się, że ci, którzy uważają, że te reformy były nieudane, wszędzie znajdą ślady właśnie zepsucia spowodowanego przez te reformy. Tyle na dzisiaj. Jeszcze raz podkreślam, że zasadniczo uważam pana Petersona za myśliciela niezwykle wartościowego. Bardzo chętnie słucham jego wykładów. Czasami też pokazuję je naszym uczniom, na przykład na naszej szkolnej sodalicji. Natomiast tutaj chciałem zwrócić uwagę na te jego słowa. Moim zdaniem jednak nie idealne. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.